MUKS Poznań kontynuuje swoją serię zwycięstw. Tym razem ofiarą MUKSiar było Dio Maximus Kąty Wrocławskie. Przyjezdne dzielnie się broniły w pierwszej kwarcie, jednak dalsza część spotkania upłynęła pod znakiem dominacji gospodyń. Zaczęłyśmy realizować to, co trener chciał, żebyśmy realizowały od początku meczu, czyli nie wstrzymywać piłek, pchać ją do przodu, podejmować szybkie decyzje i myślę, że w drugiej połowie meczu to był powód tego, że udało nam się odskoczyć. Ucieczka z wynikiem na dobre rozpoczęła się już w drugiej kwarcie, którą MUKS wygrał 23-6. W każdej kolejnej odsłonie meczu ekipa z Poznania coraz bardziej uciekała rywalkom. Z biegiem minut widać było przewagę podopiecznych Macieja Brodzińskiego we wszystkich elementach. Mecz zakończył się wynikiem 73-53. Gospodynie przeważały w grze defensywnej, ale i w ataku wyróżniło się kilka zawodniczek. Jedna z nich mecz okupiła niestety urazem. Z wyniku na pewno jestem zadowolony, natomiast w końcówce tutaj uraz, miejmy nadzieję, że nie groźny Wiktorii Piotrowskiej. Ta mina moja właśnie z tego niestety, ale wynika. Zawsze to gdzieś tam jest dla wszystkich przykre, jeżeli zawodniczka ulega kontuzji. No miejmy nadzieję, że to nie będzie nic poważnego. Wiktorii życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia, bo na pewno będzie bardzo potrzebna zespołowi w nadchodzących meczach. Kolejny już w najbliższą środę. MUKSiary pojadą na derby do Leszna, gdzie zmierzą się z miejscową Tęczą.